No to zaczynamy. Szybko robimy teścik. To jest moja platforma. Sieć. Mamy już 1000 megabitów na sekundę. Już nowy switch jest, działa. Zrobimy sobie szybko speed testa. Jedna milisekunda, tak jak powinno być. Nie jest źle. Dla mnie najważniejsze, że jest 1000 megabitów na sekundę, że w razie czego można bardzo szybko przesyłać rzeczy pomiędzy komputerami w domu. Bo o to głównie chodziło. Nieźle. To i tak jest lepiej niż miałem w 2009 roku, gdzie miałem 8, raczej mieliśmy 8 megabajtów internetu z Neti. A teraz sobie pojeździmy chwilę, sobie pogadamy na temat tego, że fizyki nie da się obejść. O, jeszcze się pobiera. Ktoś mi powie: słuchaj Piotrze, ale płytę główną możesz wymienić na coś innego. No to nic nie da. Procesor możesz wymienić, nieopłacalny. No to nie wiem, kartę możesz wymienić, też bezsensowne. Słuchajcie, to jest wszystko, co wy powiecie, to jest totalnie bezsensowne. Taniej przyjdzie za 2 lata i poczekać jeszcze, kupić w ogóle nową płytę pod Ryzeny, kupić procesor Ryzen, kupić 2 karty graficzne, które połączę w trybie Crossfire ze sobą, gdzie będę mógł uzyskać jeszcze większą wydajność, na przykład w grach. Ktoś się zapyta: słuchaj, ale ty masz tą stację HP swoją, no wiesz, i mówiłeś, że się na nią przeniesiesz. Tak, mówiłem. Ale powiem wam szczerze, że czasem plany się zmieniają. Na razie czekam na drugą kartę Nvidia Quadro FX 580, bo można je ze sobą łączyć. Tak, te karty można poprzez port PCI razy 16 łączyć ze sobą. Tak jak to działa mniej więcej w Crossfire'ze u AMD, że nie macie kabla Crossfire, tylko przez port łączycie karty. W tej stacji można to samo. I FX-y 580 Quadro można ze sobą łączyć poprzez port. One zużywają 40 W, port maksymalnie dostarcza 75 W, więc spokojnie mieszczę się jeszcze w widełkach. No, więc będzie fajnie. Powiem wam po prostu szczerze, że zresztą zobaczymy, jak to wyjdzie z tego. Jestem ciekaw, czy da się taki myk zrobić, że po zainstalowaniu sterowników zastrzeżonych do kart NVIDIA będę mógł sobie legalnie odpiąć na przykład Radeona i przepiąć się na Quadro. No ale ktoś powie: słuchaj, ale grać się na tym nie da. Ja nie powiedziałem, że będę na tym grał. Najwyżej się zdziała. Słuchajcie, dźwięk idzie z głośników z monitora. Powiem wam tak, fizyki nie przeskoczymy. Ja ominąłem 4 generacje Inteli. Teraz jest 14 generacja, którą tak wszyscy zachwalają, czego to ona nie ma, ale zasadniczy problem jest taki, że to jest po prostu do kopanego grzyba odgrzewany kotlet, który nic nie wnosi praktycznie. Berger, tu się zalokujemy. Powiem szczerze,
powiem szczerze wam, że ja czekam naprawdę, aż się porządne pojawią. Powiem szczerze. Ja czekam, aż się pojawią porządne naprawdę procesory Intela, a nie jakieś odgrzewane kotlety. Jakieś, wiecie, odgrzewane, znaczy kotlety, jak 14 generacja, która tam jest jakimś tam, słuchajcie, remake'iem czegoś. I to, dla mnie to jest po prostu bajka, że oni się wolą pierdzielić w jakieś odgrzewane grzyby. A to jest brama zamknięta. I po prostu ja się nie chcę bawić w jakieś odgrzewane kotlety, które tam, kurde, Intel reklamuje, no żeby to sprzedać, bądźmy realistami. Oni, kurde, muszą wepchnąć użytkownikowi końcowemu byle co, aby tylko oni wyszli na swoją. Mamy coś do przewiezienia, więc ja po prostu się rozglądam, co oferuje stajnia AMD, co oferuje Intel. Czosnek, gdzie... Wow, sporo kilometrów. Ile tego? 3425 kilometrów. Czosnek w sumie. Kurwa, no wybrano cel podróży. Rozpuści się. A, wyłączyłem silnik. Engine start. Skręć w lewo. Mapa, dobra. Pierdalaj! Gdzie się pchasz? Łoczu nie masz! Co jest? Bomba jest! Bomba jest! Skręć w lewo. Spać się chce, człowiek kurwa się wyrusza. Zwolnij. Jedziesz powyżej dozwolonej prędkości. Dobra, tam już ciszy. Paliwo muszę zatankować. Sorry! Wypłaty nie wziąłem. Dobra. I tu się zmieści? Trzeba się przekimać. Jedziesz powyżej dozwolonej prędkości. Ta gra by chodziła jeszcze bardziej płynnie, gdyby... już wam tłumaczę, gdyby naprawdę tu były dwie połączone ze sobą karty graficzne. Mocne karty. Przygotuj się do skrętu w prawo. Jedna by zupełniała w czasie rzeczywistym. Skręć w prawo. Gdzie my mamy to skończyć? Inaczej nie. Bo w mordę. Tu leczymy.
Przeliczam trasę. Zawróć, jeśli to możliwe. Skręć w prawo. Przygotuj się do skrętu w prawo. Skręć w prawo. No, już widzę cię. Dotarłeś na miejsce. Do usłyszenia następnym razem. O, więc naprawdę mówię wam, że... Że nie ma szans wjechać. Do roboty. Że naprawdę, że coś takiego odwalić. Obliczenie to... nowej trasy. Ja, dzisiaj skończyliśmy. Że fizyki po prostu nie da się przeskoczyć. Ten komputer to już no swoje maksymalne parametry to już dawno osiągnął, już więcej tu nie da rady zrobić. Tu jeszcze teoretycznie można dać szybszą pamięć, ale to i tak już niewiele wam to da. W moim przypadku to i tak jest najszybszy procesor, jaki jest. Zawsze możesz dać jeszcze i 9, 11 generacji, będziesz miał PCIe 4.0. Tak, ale powiem wam szczerze, i tak nic więcej nie uzyskam. Więc to jest strata czasu. Naprawdę, to jest strata czasu. A wolałbym kupić sobie dwie karty graficzne od razu do zestawu i połączyć je w trybie Crossfire. I mieć anielski, święty spokój. No. I gry ogólnie chodziłyby jeszcze wydajniej. To nie jest zły komputer, on tam jeszcze, wiecie, będzie chodził. Ta stacja HP, którą mam, to też nie jest zła stacja. Ale powiem wam szczerze, jak się da coś takiego zrobić, taki myk, że połączyć ze sobą dwie karty Nvidia Quadro FX 580, to dlaczego mam z tego nie skorzystać? No. Radeon, powiem wam tak, Radeon będzie wyświetlał obraz, a dwie Quadro będą do obliczeń ewentualnie. Powiem wam szczerze, tu nie jest tak tragicznie. System jest bardzo responsywny, działa zdrowo jak trzeba, ale po prostu, no, słuchajcie, fizyka ogranicza po prostu. No to mamy już kartę, która już ma trochę lat. Ta karta wyszła w 2017 roku. Ja ją kupiłem w roku 2019. Więc ona już ma trochę lat. A dokładnie ma 5. Więc już tu się, już możliwości jej się kończą. Ona jeszcze tam niby daje radę z Cyberpunkiem. No ale to też jest na trybie wydajności to jedzie, bo na automat, na trybie jakość czy tam coś jeszcze innego to tam... Już wiedzieliście, że tam się cuda już dosłownie działy. Teraz ktoś powie, to przy zainstaluj se Windowsa, to będzie... Ale to będzie to samo. To będzie to samo. No. Więc powiem wam szczerze, że to też nie ma po prostu sensu pchanie kasy w nie wiadomo co. Naprawdę. Pozdrawiam. Trzymajcie się.